Głodówka rolników, język śląski i wielka ucieczka we Francji. To nasze tematy. Zapraszam na serwis informacyjny. Rolnicy protestujący w Sejmie od poniedziałku prowadzą głodówkę. We Francji trwa pościg za zbiegłym więźniem Mohamedem Amrą i bandą, która go uwolniła. Trwa siódmy dzień protestu okupacyjnego rolników w Sejmie. Od poniedziałku prowadzą oni głodówkę. Rolnicy chcą rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem. Przekonują, że są na skraju bankructwa. Przypomnijmy, domagają się wprowadzenia skutecznego embarga na produkty rolne z Ukrainy i rezygnacji z polityki Zielonego Ładu. Zostaniemy do momentu, aż premier Donald Tusk z nami się nie spotka, a chciałbym tutaj też powiedzieć, że faktycznie przyjechaliśmy grupą 15-osobową i przyjechaliśmy tak naprawdę na parę godzin spotkać się z panem premierem Donaldem Tuskiem i to z nim porozmawiać jako z głową tego państwa po prostu. Jednak nie zostało nam to umożliwione, dlatego niektórzy z nas, mając gospodarstwa, gdzie jest hodowla zwierzęca, niestety musieli wrócić. No bo nie ma kto karmić zwierząt. My jesteśmy odpowiedzialnymi rolnikami, nie jesteśmy tutaj wysłani przez żadną opcję polityczną, żeby sobie robić politykę, tylko mamy gospodarstwa. Dlatego zostało nas 6 osób, dlatego że my w tej chwili mamy produkcję warzywniczą i roślinną. Możemy sobie pozwolić na dłuższy pobyt tutaj, dlatego że mamy też zastępstwo. Mój tato na przykład mi pomaga w moim gospodarstwie. Prosiliśmy o 15 minut rozmowy z panem Donaldem Tuskiem. Pan Donald Tusk przed tylnym wejściem nie chciał się z nami spotkać, jakby się nas obawiał. Pakt migracyjny będzie można zmienić, jeżeli partie konserwatywne wygrają wybory do Parlamentu Europejskiego, mówiła na konferencji prasowej europoseł PiS-u Beata Kempa. Wczoraj Rada Unii Europejskiej przyjęła pakt migracyjny, który wprowadza przymusową relokację migrantów. To było ostateczne głosowanie w tej sprawie. Te łodzie są też w wielu przypadkach finansowane przez Niemców, przez NGOsy, które się broni w tej chwili. Nie ma żadnej polityki kryminalizacji nielegalnej pomocy przypływaniom migrantów tutaj do granic Unii Europejskiej. Co jest takiego groźnego w tej przymusowej relokacji? Dlatego, że w tych dokumentach, które zostały przyjęte naprzód przez Parlament Europejski, a wczoraj przez Radę Unii Europejskiej, jest jeden groźny zapis, mianowicie przymusową relokację przeniesiono do rozporządzenia o zarządzaniu kryzysowym. Zrobiono to bardzo sprytnie. Co to oznacza? Komisja Europejska będzie mogła arbitralnie stwierdzić, że w kraju X, Y, Z jest kryzys i trzeba relokować na przykład do takiego kraju jak Polska, czy jak Węgry, czy inny kraj, na przykład Słowacja, bo też o tym jest mowa, nie 30, a 60, 90, 120 tysięcy uchodźców. Będą mogli tą kwotę zwielokrotniać, dlatego że uznają, że jest kryzys. Trwa drugi dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Katarze. W trakcie spotkania z dziennikarzami prezydent był pytany o pakt migracyjny, którego nie zablokował rząd Donalda Tuska. Pan premier i rząd podejmuje decyzję. Zostali wybrani w demokratycznych wyborach w Polsce i wyborcy będą rozliczali rząd z jego decyzji i z jego działań. Na tym etapie tak mogę tylko to skomentować. Polacy zobaczą efekty polityki pana premiera i jego współpracowników i te efekty, kiedy przyjdą wybory, kolejne wybory parlamentarne, ocenią. Natomiast ja chcę powiedzieć jedno. Dzisiaj najważniejszą sprawą, sprawą, która wymaga absolutnej współpracy pomiędzy władzami w Polsce, czyli zarówno pomiędzy prezydentem, jak i pomiędzy premierem i wszystkimi przedstawicielami rządu i większości parlamentarnej, jest budowanie bezpieczeństwa, jest zapewnienie bezpieczeństwa na wszelkich możliwych polach tego bezpieczeństwa, to znaczy zarówno bezpieczeństwa granic, jak również i bezpieczeństwa militarnego, czyli realizacji wszystkich kontraktów, mądrej tutaj w tym zakresie polityki wydatkowania środków, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. O tym tutaj właśnie między innymi rozmawialiśmy w czasie katarskiego forum ekonomicznego i to są dzisiaj z mojego punktu widzenia tematy najważniejsze i chcę podkreślić, że będę czynił wszystko, żeby ta współpraca tutaj pomiędzy mną a rządem układała się jak najlepiej. Prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie podpisania ustawy uznającej Śląski za język regionalny. Z wypowiedzi Andrzeja Dudy wynika, że uważa on, że Śląski to dialekt języka polskiego.
Rozmawiam na ten temat także z ekspertami. Proszę pamiętać, że większość ekspertów jest jednoznacznego zdania. Mówię o naukowcach, że na Śląsku jest bardzo wiele dialektów, w których mówią ludzie w poszczególnych miejscowościach, nawet na obszarze Śląska. Są to po prostu dialekty o charakterze najczęściej lokalnym i taka jest specyfika tego zróżnicowania w Polsce, tej wielokulturowości, bardzo zresztą ciekawej, która jest dzisiaj naszym skarbem. We Francji trwa pościg za zbiegiem, Mohamedem Amrą i uzbrojoną bandą, która zaatakowała konwój i uwolniła więźnia. W zasadzce zginęło dwóch funkcjonariuszy. Robimy wszystko, żeby złapać zarówno uciekiniera, jak i członków gangu, którzy go uwolnili. Prowadzimy obławę na bezprecedensową skalę. Pojazd policyjny doszło wczoraj przy punkcie poboru opłat na autostradzie, gdy osadzony przewożony był z sądu do więzienia w Normandii. Napad przebiegał na oczach kierowców innych samochodów i niektórzy z nich zdołali go sfilmować. W ataku zginęło dwóch funkcjonariuszy, a trzech zostało ciężko rannych. Trwa obława. Zbieg to 30-letni Mohamed Amra, zwany Muchą. To handlarz narkotykami działający na północy Francji, ale mający powiązania z gangiem narkotykowym w Marsylii. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Widzimy się za godzinę, a za chwilę rozmowa redaktora Piotra Nisztora.